Do Akademii dołączyłem z wyzwaniem tego, żeby być przygotowany na zmianę. Tutaj mam okazję spotkać się z ludźmi, którzy no, są tam, gdzie ja chcę być, więc mogę czerpać od nich wiedzę, wymieniać się doświadczeniami i tego nie dostanie się na żadnej konferencji czy innym szkoleniu. Największą korzyścią, mam nadzieję, dla uczestników z tej Akademii będzie to, że mogą poznać ludzi, od których mogą się nauczyć, jak to jest być takim senior liderem, jak spróbować tej drogi, takiego road to executive leader i dzięki temu wyobrazić sobie, jak mogą zrobić ten następny krok. Od roku jestem w nowej roli tworzenia organizacji cyfrowej w swojej firmie i zgłosiłem się tutaj, ponieważ chciałbym zaczerpnąć trochę inspiracji od ludzi, którzy są bardziej praktykami niż teoretykami. Zapisując się do Akademii, chciałem usłyszeć o doświadczeniach prowadzących, ale również i o doświadczeniach pozostałych uczestników grupy oraz oczywiście podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami. Udział w programie po pierwsze potwierdził te wszystkie doświadczenia, które zebrałem, ale jednocześnie dał mi ogromną ilość wiedzy i wskazał mi nowe kierunki, które mogę sobie sprawdzić. Dostałem też narzędzia gotowe do użycia, narzędzia, które mogę wdrożyć po prostu i zacząć używać. Wartość uczestnictwa w tym programie to myślę, że sami uczestniczyć dla siebie, poznanie innych historii, poznanie innych doświadczeń, a później relacje, które zbudują i które się, mam nadzieję, będą ciągnąć przez lata. Akademia przede wszystkim otwiera oczy na to, co jest przede mną, jakie wyzwania czekają, na co muszę się przygotować. Jest zupełnie inne wyobrażenie o tym, jak się myśli o roli dyrektora IT czy szefa działu IT. Akademia dała mi to, żeby zobaczyć, że po pierwsze, że się da, że są ludzie, którzy to robią, jakie wyzwania czekają. Dostałem masę narzędzi, masę rozwiązań gotowych do tego, do wdrożenia, które już zacząłem wdrażać w swojej organizacji i to przynosi świetny efekt. Nie bez znaczenia jest fakt, że zajęcia są w formie stacjonarnej. Dzięki temu miałam okazję poznać osobiście świetnych, otwartych ludzi, chętnie dzielących się doświadczeniem, z którymi przyjemnie spędza się czas również po zajęciach. Networking to zdecydowanie bardzo duża wartość tego programu. Po Akademii wychodzę stąd na pewno pewniejszy siebie, pewniejszy swoich możliwości, pewniejszy tego, jakim jestem menadżerem, jakim jestem liderem i czy dalej chcę w taki sposób postępować. Nie ma organizacji idealnych i zarówno uczestnicy tego programu, jak i prowadzący nie są w takich organizacjach, ale to, co ten program daje, koniec końców, swego rodzaju wzór SEVR idealnej organizacji, gdzie przechodzimy sobie przez wszystkie ważne aspekty, począwszy od misji, wizji, strategii, od tematów taktycznych po operacyjne. Wychodzimy stąd z pełną swego rodzaju instrukcją obsługi, jak stworzyć i jak reformować i zmieniać organizacje, w których się znajdujemy. Udział w Akademii daje uczestnikom dostęp do praktycznych wskazówek i do wiedzy nie tylko prowadzących, ale również swojej nawzajem, a przede wszystkim daje okazję do refleksji, do dyskusji i do świeżego spojrzenia na swój własny styl zarządzania.